Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie w kolejnym wideo. A dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób odebrać sobie tak naprawdę za darmo, za podanie numeru telefonu i pobranie jednej aplikacji na telefon, kryptowalutę o nazwie Stellar, którą tak naprawdę teraz wam pokażę. Pamiętajcie jednak, że jeśli chcecie otrzymywać na bieżąco informacje właśnie o takich promocjach, o darmowych środkach bez inwestycji, o darmowych kryptowalutach, airdropach, zarabianiu bez inwestycji, to zachęcam was do subskrypcji tego kanału, kliknięcia dzwoneczka, żebyście zawsze byli na bieżąco z tym, co tutaj wrzucam. I od razu zapraszam do mojej grupy na Facebooku, link oczywiście w opisie wideo, tam znajdziecie pozostałe możliwości zarabiania w internecie bez inwestycji. A teraz tak jak widzicie tutaj na ekranie mojego komputera, jesteśmy na stronie coinmarketcap.com, na której możecie znaleźć wszystkie informacje na temat wszystkich kryptowalut na świecie. Jak widzicie, kryptowaluta Stellar, którą za chwilę otrzymamy za darmo, rankowana na 10. miejscu największych kryptowalut na świecie, więc myślę, że warto, możecie sobie sprawdzić nawet wolumen 24-godzinny, ponad 200 milionów dolarów w ciągu dnia obrotu. Najwyższa cena to prawie 90 centów. To na dzień 4 stycznia 2018. Dzisiaj jest po 6 centów i będziemy mogli otrzymać dzięki jednej aplikacji i podaniu tam numeru telefonu 60 dolarów wartości, jakby 60 dolarów w kryptowalucie Stellar. Zaraz też sprawdzimy, ile to tak naprawdę jest, i otrzymamy ją 15 grudnia podczas rozdawania tak naprawdę. Także pokażę wam teraz, jak ją otrzymać, jak być kwalifikowanym do otrzymania tej kryptowaluty. A więc pierwsze, co musimy zrobić, to zainstalować sobie aplikację Keybase. Możecie ją pobrać z iOS albo z Androida, obojętnie, w zależności od telefonu. I zaraz po pobraniu tej aplikacji klikamy sobie otwórz, stwarzamy nowe konto. Wpisujemy sobie nazwę użytkownika, na przykład Ananas1. Nazwę urządzenia też wpiszemy Ananas1. Wybieramy sobie, z jakiego kraju jesteśmy, w moim przypadku Polska. Wpisujemy sobie oczywiście numer telefonu i ten krok pominę. Po tym kroku otrzymamy SMS-a z 6-cyfrowym kodem, który trzeba wpisać i przejść dalej do aplikacji. No i jak widzicie, jesteśmy już na aplikacji. Teraz sobie przechodzimy tutaj w ostatnią zakładkę. Klikamy sobie Wallet. Open your wallet, czekamy 5 sekund na zatwierdzenie, możemy sobie zjechać, przeczytać wszystkie warunki uczestnictwa w promocji, jeśli się zgadzamy, klikamy yes, czekamy po raz kolejny te 5 sekund i mamy otwarty portfel. Także teraz sobie przechodzimy tutaj w zakładkę tej strzałki w lewo, klikamy sobie devices, urządzenia, klikamy sobie dodaj urządzenie i na dole create a paper key. I tutaj wyświetli wam się jakby kopia zapasowa wyrazów, którą musicie sobie zapisać. Nie da się tego zeskrinować, musicie sobie to zapisać, najlepiej w notatniku albo w zeszycie, i trzymać do momentu wydania tych środków, czyli do 15 grudnia. Ja je sobie przepiszę i zaraz wam pokażę, co robimy dalej. Klikamy done. OK, i mamy dodane pierwsze urządzenie. Teraz musimy dodać drugie urządzenie, żeby być kwalifikowanym do otrzymania nagrody. Klikamy create paper. Robimy dokładnie to samo, tak samo spisujemy sobie te wszystkie wyrazy. OK, klikamy done i mamy już wszystko gotowe. Wracamy teraz do strony początkowej, czyli tej minki. Klikamy sobie join the airdrop, see if you are qualified. Czekamy na 3 zatwierdzenia, 1, 2, 3. OK, stań się szczęśliwcem airdropu. OK, close i mamy wszystko gotowe. Mamy tutaj wszystkie informacje na temat airdropu, który się wydarzy. Teraz kwestia tak naprawdę poczekać do 15 bądź 16 grudnia, z tego co pamiętam. Wiem, że osoby, które kwalifikowały się w październiku, po miesiącu otrzymały właśnie w listopadzie 15 czy 16 listopada swoje środki, czyli 50 bądź 60 dolarów w kryptowalucie Stellar. A teraz wam tak naprawdę policzę, ile otrzymamy kryptowaluty, jeżeli utrzyma się ta cena. Więc jeżeli mamy dostać 60 dolarów w tej kryptowalucie dzielone przez 0,067, to otrzymamy prawie niecałe 900 sztuk Stellar, kryptowaluty Stellar. I teraz wam pokażę coś ciekawego. Ta kryptowaluta była warta najwięcej 90 centów. Prawie dolara. Jeśli cena wróci do tego momentu, a my będziemy mieli 900 sztuk, no to 895 razy 0,89, bo taka była najwyższa cena, to z tych 60 dolarów tak naprawdę możemy zrobić 800 dolarów, ale warunkiem jest to, że cena po prostu dojdzie tutaj do szczytów. Jeżeli zapytacie mnie, gdzie można spieniężyć taką kryptowalutę i czy w ogóle da się ją spieniężyć, no to skoro kryptowaluta jest na 10. miejscu największych kryptowalut, to tak naprawdę znajdziecie ją na największych giełdach kryptowalut, na przykład na Bittrexie, na Binance i na wielu, wielu innych
giełdach kryptowalut, także w każdym momencie możecie ją sobie spieniężyć, więc te 60 dolarów możecie od razu, jak otrzymacie w tej kryptowalucie, spieniężyć albo trzymać w tej kryptowalucie. Ode mnie taki tip, jak zwielokrotnić od razu sobie możliwość otrzymania tej kryptowaluty, więc jeżeli wiecie, że na jeden telefon, na jeden numer telefonu otrzymujemy kryptowalutę Stellar wartości 60 dolarów, to możecie sobie na przykład ogarnąć kilka innych numerów telefonów, 3, 4, 5 telefonów, na przykład brata, siostry, mamy, obojętnie, i tak naprawdę założyć sobie dokładnie takie same konta, czyli na przykład przy 5 kontach macie 300 dolarów, tak? Czyli 5 kont razy 60 dolarów to jest 300 dolarów, więc 300 dolarów razy około 4 zł za dolara to jest 1200 zł. I w taki prosty sposób, w takiej jednej aplikacji i numerowi telefonu możecie zgarnąć sporo kasy tak naprawdę, ale to kwestia jak sobie każdy wykombinuje, nie ma tutaj afiliacji, także ja z tego nie mam nic. Dzielę się z wami tą możliwością, także kto będzie zainteresowany, będzie mógł z tego skorzystać. Okej, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie.